powiedział między innymi: jeden, dwa, trzy trupy ludzkie robią już ciężkie i przygnębiające wrażenie. Proszę sobie wyobrazić ich tysiące i wszystkie w mundurach polskich. Syn Franciszka, Charków. Pułkownik Zabielski Stefan Kondrat, syn Aleksandra, Katy. Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak. Kto wie, czy było tak? Kto wie? Курица, не птица. Польша не за граница. Более водки и грища. Зараз отдашь стрел. И в головы до дому. Чего на чего? Gromadzimy się tutaj, by pochylić czoła, by pomodlić się, by prosić w pokorze Boga o światło wiekuiste dla tych, którzy tam zostali, na ziemi katyńskiej, i dla tych, którzy wracają tutaj do kraju, wracają ich proch, by prosić o wieczną radość. Żona z córką podzieliła
los zesłańców do Kazachstanu, z którego udało się nam powrócić po ponad 6 latach w Katyniu. Wszystkie rodziny ofiar w Katyniu podzieliły ten sam los. I tak właśnie wypustka nastąpiła również 13 kwietnia 1940 roku.